Superbet, sponsorem głównym GKS-u Tychy. Gracjan, no dobrze w końcu widzieć Cię na boisku. Pierwszy mecz w tym roku. Powiedz, jak Ty się czujesz? Czy wszystko już w porządku z Twoim zdrowiem? Znaczy się na pewno coraz lepiej. Na pewno z dnia na dzień jest lepiej. Też dzisiaj mój taki pierwszy sparring po dłuższym okresie. I z tego się cieszę. Myślę, że najważniejsze tutaj dla mnie przede wszystkim było poczuć troszeczkę to boisko, poczuć taką rywalizację, taką meczową z poważnym rywalem. No i tak to z mojej strony wygląda. Myślisz, że te zaległości są duże, czy to jest kwestia dni, tygodni, żeby dogonić kolegów? Zaległości fizyczne już nadrabiam od dłuższego czasu, więc myślę, że pod tym kątem to nie jest problem. Bardziej chodzi o to, żeby nadrobić takie zaległości, po prostu bycia z drużyną na boisku, takiego zgrania i po prostu takiego obcowania na boisku w meczach właśnie takich jak ten. Dzisiaj przetarcie na pewno solidnym rywalem, no kości wręcz tutaj trzeszczały. Dobra drużyna, sporo akcji. Jak Ty byś ocenił te fragmenty, w których Ty miałeś okazję brać udział, te, które widziałeś, jak ogólnie też czułeś się na boisku? Znaczy to można powiedzieć, że no bardzo niefortunna końcówka i też dużo w tym naszej winy, w tej końcówce, którą rozegraliśmy zbyt nerwowo i gdzieś tam te stałe fragmenty gry, trzy można powiedzieć, chyba po trzech, czyli straciliśmy bram po dwóch. A jeśli chodzi o początek tej drugiej połowy, to bardzo dobrze weszliśmy. Najpierw jedna bramka, później druga bramka i dochodziliśmy do kolejnych sytuacji. Myślę, że w tym meczu stworzyliśmy sobie naprawdę dużo sytuacji i możemy mieć pretensje do siebie za nieskuteczność po prostu. Superbet, sponsorem głównym GKS-u Tychy. Elmax, oficjalny sponsor GKS Tychy.